Guten Morgen dla Państwa, bardzo serdecznie w Tormistrze, który jest w moim kanale, a dzisiaj sobie oglądamy szkołę. Nie zapomnijcie o łapce u góry, sobie go zakupcie w kiko.pl i lecimy. Z gówna żerio. Mi idąc do szkoły, po tym jak moja mama kupiła mi nową bluzeczkę na bazarze. Nie stać ci na randkę z mną. Iwona Małkowska z pierwszej liceum od niedawna jest zafascynowana popową wokalistką Lady Gagą. Dobrze nie siostrami Godlewskimi. Albo... I stara się upodobnić do swojej idolki. Nauczyciele wciąż ją upominają, ale dziewczyna lekceważy ich uwagi i ubiera się coraz odważniej. Dzisiaj dodatkowo spóźniła się na lekcję. Czy tak chodziła ubrana Lady Gaga? Lady Gaga to bardziej w jakieś mięso pterodaktyla się ubierała. Albo jakieś tam, nie wiem, zużyte pieluchy niemowlaków. Luzik. Luzik, niekoniecznie luzik, wiesz, kto to wiedział paradować w szkole w takim stroju, no? Ty nie masz innych ciuchów w domu? A pani to nie powinna teraz sprzątać kibli? A nie się mi tutaj czepiać, przepraszam bardzo, znałeś pani zajęcie? Może wyobraziłem to sobie, jak ona by jej to zajęcie znalazła. A jak nie mam, to co? No, to trzeba będzie zorganizować ci jakąś pomoc, koleżanki przyniosą rzeczy i będziesz miała w czym do szkoły chodzić. Ale pani dzisiaj tryska dowcipem, no, no, no. A tak w ogóle to moja sprawa, jak się ubieram. Węgla? Chlorowodór i chlorek. Dzień dobry. A gdy w końcu ta jedna typiara przyjdzie do szkoły po dwóch miesiącach nieobecności. Iwona, wyglądasz boski. Ale masz kołtun na głowie. Wolę kołtun niż ten jajeczny pióropusz, co ty masz na głowie. Sam jesteś kołtun, kretynie. Ale masz świetną tą sukienkę. Iwona, jak ty się ubrałaś? Normalnie. To nie jest normalny strój do szkoły, siadaj. Siadaj, prosiłam. Ej, wy widzicie, tam jakiś typek jest i on jej jeszcze foty napala. Może on ma o niej fanpage, że stylizację Małkowskiej. Tak się nazywa na pewno ten fanpage. Fanpage stylizacji Małkowskiej. I on robi zdjęcia i tam stawia, bo ona jest przecież kasową influencerką. I proszę, nie przychodź więcej tak ubrana do szkoły, dobrze? Dobrze, wróćmy do zadania. Ale wiesz, zajebista. Napisz teraz wzór dla każdej z tych. Iwona, pokaż te pazury. Są świetne, kto ci robił? Iwona jest na pewno też szkolną tiktokerką. I ona na pewno nagrywa jakieś takie, wiecie, że tylko jest muzyka w tle i ona robi takie, wiecie. I podpis na górze, gdy nie jesteś w stanie mnie znieść, gdy jestem najgorsza, to nie zgujesz na mnie, gdy jestem najlepsza. Kuzynka. Możesz przestać gadać, bardzo cię proszę. No ale koleżanka się mnie pytała o paznokcie, to chyba mogę jej odpowiedzieć, prawda? Za chwilę będziesz odpowiadać z chemii. Wow, Lady Gaga na pewno brała różne substancje. Więc pójdzie ci, kochana, śpiewająco. Dobrze. Od kiedy Iwona stylizuje się na gwiazdę pop, jej kolejne kreacje budzą tak duże zainteresowanie uczniów, że nauczyciele nie mogą spokojnie prowadzić lekcji. A Iwona robi wokół siebie show. Tak, uspokój się, Iwona. Ile można cię razy prosić? Moja cierpliwość też ma swoje granice. Po prostu pani jej zazdrości, bo Iwona wygląda jak milion dolarów, a pani co najwyżej jak 2 złote. I 39 groszy. No, tylko zdjęłam kurtkę, bo jest mi gorąco. Chyba mi wolno, prawda? Ależ oczywiście. Tylko zależy, co masz pod spodem. Nikt nie będzie mi mówił, jak mam wyglądać i jak mam się zachowywać. Nie, żeby tam coś, kochana, ale chodzisz do szkoły. Oczywiście, że te wszystkie stare rury będą ci mówiły, jak masz żyć, jak masz wyglądać, kiedy masz pierdzić, a kiedy masz iść do łazienki. Wszystkie gwiazdy show biznesu były niepokorne i miały problemy w szkole. Wiem, że denerwuję swoim wyglądem nauczycieli, ale who cares? Who cares? To jest po angielsku określenie na... Sami sobie sprawdźcie. Czułbym sobie w pucie, co? Tymczasem Iwona Małkowska robi w szkole show swoim odważnym strojem. Ona robi show odważnym strojem? Czy ona sobie robi selfiaki? Jeszcze pewnie z filtrem pieska. Iwona, mogłabym cię prosić na chwilkę? Iwona! Halo! Super. Iwona! No, przepraszam, selfie sobie robiłam. To się porównuje. To jest po prostu inna galaktyka cringe'ów. A to też jest zabronione? Nie tym tonem, dobrze? To
proszę cię, chciałam porozmawiać o twoim ubiorze. Ty musisz mi koniecznie, kochana, powiedzieć, gdzie kupiłaś tę bluzeczkę, bo ja po prostu sama bym chciała taką mieć i normalnie stałabym jutro z chęcią w niej do szkoły przyszła. Słucham. Nie możesz w ten sposób przychodzić ubrana do szkoły. A ty niby dlaczego? Bo rozpraszasz uczniów, wszyscy są skupieni na tobie, nie mogę prowadzić lekcji, chyba to zauważyłaś, tak? No i dokładnie o to chodzi, co nie? LOL. Po prostu umiem przykuwać uwagę. To źle? Bez tego się zginie w showbiznesie. W showbiznesie być może, ale szkoła to nie jest showbiznes. A teraz proszę iść do toalety, zmyć makijaż i rozczesać włosy. Niczego nie zdejmę, niczego nie rozczeszę, niczego nie zmyję. Żyję w wolnym kraju i mogę wyglądać jak mi się podoba. Czyli nie zrobisz tego, o co proszę, tak? Nie. Rozumiem. No to zaraz sama z ciebie zdejmę te łachmany. Alicja Stańko wie, że nie może pozwolić Iwonie na takie zachowanie. Dziewczyna jednak nikogo nie słucha. Dlatego nauczycielka zamierza porozmawiać z jej wychowawcą Andrzejem Lesickim. Nie mam zamiaru ubierać się jak te wszystkie szaraki i nie mam zamiaru robić tego, co mi każe Stańko. Przyczepiła się do mnie, ale ja się nie dam. Proszę bardzo, może ja jestem jakiś niedoedukowany, ale... Nie wydaj się, ludzie niech swoje myślą, nie wydaj się. To jest piosenka Dody, a nie Lady Gagi. No. Mój wygląd wyraża moją osobowość. Okej. Okay. Czyli twoją osobowością w tym momencie jest taka... kabaretowa karykatura starszej pani, żyjącej w latach 30. Okej. Okay. Lady Gaga też nie chodzi w szarych swetrach. Dzisiaj znowu przyszła ubrana jak gwiazda, w dodatku się spóźniła. Oczywiście nie muszę ci mówić, że nikt nie słuchał tego, co mówię, ponieważ wszyscy byli skupieni na niej. No to jutro niech się pani też tak ubierze. I po problemie. Co ja mam pani na to poradzić? Ja nie mogę prowadzić lekcji, jak ona jest w środku. Nie mogę po prostu. No dobrze, wiem, że jest problem. Ja już z nią raz rozmawiałem. Widzę, że to nie poskutkowało. Dobrze, ostrzej z nią porozmawiam. Ale ja próbowałam z nią rozmawiać, rozumiesz? Kompletnie mnie zignorowała. A co ma się rozebrać i przebrać na środku korytarza? W sumie Lady Gaga pewnie by tak zrobiła. Zupełnie. Powiedziała mi prosto w twarzy, że będzie chodziła ubrana do szkoły tak, jak jej się podoba. No to przesadziła trochę. My nie możemy się dać tak traktować, rozumiesz? Nie możemy sobie pozwolić na wchodzić na głowę, bo ona będzie coraz dalej przesuwać te granice. I dzisiaj przyszła ubrana jak Lady Gaga. Jutro przyjdzie ubrana jak Ariana Grande, a trzeciego dnia jak Andrzej Duda. To jest właśnie prawdziwa przyjaźń. Dobrze, słuchaj, zadzwonię do jej matki. Dobrze, ściągnę ją do szkoły i porozmawiamy z nią. Może to coś da. Nie, może, próbuj. Może ona przemówi córce do rozsądku. Nie, muszę zaparzyć melisę, bo ja po prostu nie wytrzymam. Pani kochana, tutaj trzeba coś mocniejszego walnąć. Bo ja się obawiam, że Melisa to będzie za słaba. Do szkoły przyjeżdża Jolanta Małkowska, matka Iwony. Nauczyciele nie mogą sobie poradzić ze zbuntowaną nastolatką i jej prowokującym ubiorem. Liczą, że wezwana do szkoły matka przemówi córce do rozsądku. Znając życie, to jej matka będzie taką typową pretensjonalną babą koło 40, która jeszcze ich tam wszystkich zbeszta. I każe następnego dnia swojej córce przyjść do szkoły normalnie z gołą dupą. Pani przyjechał. Dzień dobry. Co się stało? Proszę, proszę, porozmawiamy no, tutaj. Proszę usiąść. Już pani wszystko powiem. Coś się stało? No, to znaczy, tak najogólniej mówiąc, chodzi o wygląd pani córki. No wiadomo, ładna mi się córa udała, no wiadomo. Oczywiście, po mamusi, też nie po ojcu, tylko kury na wsi poszły. Gdyż wiadome. To znaczy? Pani ma świadomość, jak Iwona chodzi ubrana do szkoły? Ona ma teraz taki styl jak Lady Gaga. No to te... ma jak Lady Gaga. Jutro będzie miała jak Magda Gessler. No mówię, trzeciego dnia przyjdzie w garniturku jak Andrzej Duda. Friend in need is a friend indeed. No i właśnie nie może przychodzić do szkoły w takich strojach. No i w takich makijażach i w takich fryzurach. Próbowaliśmy z Iwoną rozmawiać, ale niestety no niczego to nie zmieniło. Mamy nadzieję, że może pani na nią jakoś wpłynie. Ale co jest właściwie złego w jej stroju? To naprawdę z takiego powodu musiałam się zwolnić z pracy i tu przychodzić? Tak dokładnie. Ma pani ogarnąć swoją córkę, bo jak nie, to my jej damy ubrania. Ale po pani kłosek. Iwona może chodzić ubrana jak chce poza szkołą. Ale tu w szkole obowiązują pewne reguły, do których pani córka się nie chce stosować. Ale przecież Iwona nie przyszła w stroju kąpielowym, tylko w ładnej sukience. Ładnej? Ona wygląda w tym jak losowy sim. Ale okej, okay. Ja się po prostu może nie znam. Czasy, kiedy dzieci musiały chodzić do szkoły w brzydkich mundurkach, całe szczęście już minęły.
Ale my mamy tutaj swoje zasady i kodeks ucznia. I co jest w tym kodeksie? W kodeksie ucznia jest napisane. Ubranie ucznia powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. Elementy stroju nie powinny nikogo obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. Proszę panią, czy pani uważa, że moja córka kogokolwiek obraża tym, że się modnie ubiera? Uważam. Albo stanowi zagrożenie? Uważam, proszę pani, że ubiera się prowokacyjnie. Iwona dojrzewa, szuka swojego stylu, wyraża siebie i ma do tego prawo. Zapis, że jak przyjdziesz do szkoły źle ubrana, to później za karę musisz zatańczyć na sali gimnastycznej przed całą szkołą jakiś dance z Fortnite'a. Tak ją wychowujemy i chciałabym, żebyście państwo to uszanowali. Dobrze, ale nie może być tak, żeby uczniowie w czasie lekcji zwracali uwagę na wygląd Iwony, a nie na to, co mówią nauczyciele. To już jest problem nauczyciela. Na serio? Przecież ona wcale nie wygląda jakoś prowokująco. No, wygląda trochę tak, taki Pokémon. Ale nie wygląda, no wszystko ma zakryte. Nie wygląda w żaden sposób jakoś niestosownie. Szybciutko, szybciutko. Następnego dnia klasa Iwony Małkowskiej zaczyna lekcję historii. Iwona jak zwykle przychodzi jako ostatnia i jak zwykle skupia na sobie uwagę wszystkich uczniów. No dokładnie, niech baba się tak samo ubierze, to wtedy klasa będzie na nią zwracać uwagę. Do widzenia, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kocham. To jak oni na nią reagują, tak wiecie. Wow! 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 Jak po prostu nigdy w życiu Lady Gaga nie widzieli. Iwona, I love you, po prostu I love you. Nie ty jeden, nie ty ostatni. Ustaw się w kolejce. Iwona, dzisiaj to chyba przesadziłaś? Co ty, dzisiaj ubrałam się ze specjalną dedykacją dla pani Stańko. Myślisz, że jej się spodoba? Ona zawału dostanie, a ona już jest po 50. To już jest grupa ryzyka. Ja wrażę, że jej spodoba. Dziewczyno, co ty masz na sobie? Jak to co? Panterkę. Panterki nigdy chłop nie widział, a uczy historii. No to czas się doedukować w dziedzinie historii, sztuki, nauki, mody i przyrody. A czy wy może macie jakiś dzień przebierańca? Nie, ja się tak ubieram na co dzień. Iwona ma po prostu karnawał cały rok. Ona po prostu jednego dnia jest czarownicą, drugiego dnia jest ulicznicą, czwartego dnia jest Pokemonem, a piątego dnia jest postacią ze Shreka. A ja jednak myślę, że chcesz się wyróżnić na siłę spośród tłumu. To źle? Wiesz co, no, mój gust to nie jest, no ale jeżeli chcesz tak chodzić, no to trudno. Ale jak już mowa o tobie, no to... Dostajesz jedynkę i idziesz do dyrektora. Z całą mam na jednej nocy. Zapraszam cię na środek. Spokojnie, przecież dam radę. I proszę bardzo, lecisz nam a cappella Lady Gaga Bad Romance. Calling a Bad Romance. Dziękujemy. Opowiedz nam coś może na temat starożytnego Egiptu. No to pewnego razu Lady Gaga śpiewając Judas, 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 Judas przekopała rzekę Nil i tym sposobem dała Egipcjanom życie. No to zacznę od tego, że rządziła tam bardzo mądra i piękna, silna kobieta Kleopatra. Spokój, proszę. To bardzo interesujące, oczywiście z naukowego punktu widzenia, zaczynać wypowiedź na temat pewnej epoki. Ona jest po prostu nienormalna. Nie dość, że się do niego dupą odwróciła, to jeszcze jakieś mięsza. Wiecie, o co chodzi. Okay. I począwszy od jej kresu, bo jak wiesz, pewnie Kleopatra była ostatnią królową starożytnego Egiptu. No, ale uważam, że Kleopatra była postacią ponadczasową. Walczyła z wrogami, wyznaczała nowe trendy w modzie. W modzie? Chyba maczała pięty w wodzie, a nie w modzie. Ale ja nie chcę w ogóle krytykować i ja nie lubię oceniać. Jak na przykład makijaż Smokey Eye, no przecież to jest klasyka. Słuchając ciebie, myślę, że powinienem cię przepytać z zakresu mody i stylizacji starożytnego Egiptu. Wie pan, nie musi być pan niemiły, wystarczy pan poprosi i ja pana też wystylizuję.
No na razie to wygląda tak pan troszkę jak taki Egipcjanin, ale bardziej jak taki egipski krokodyl niż faraon. Proszę. No dobra, no to tak, bo w starożytnym Egipcie oczywiście było bardzo upalnie, dlatego ludzie nosili zwiewne stroje, no i mieli peruki. Mega wypasione. No jeżeli człowiek był ważny, musiał być mega wystylizowany, tak? Wiecie co, idąc z tym tropem, to Iwona już powinna tutaj być dyrektorką. Musiał mieć wypasioną perukę. Zaraz Małkowska komuś wywali. Tak, faktycznie. Peruka świadczyła o statusie człowieka, natomiast nie sądzę, żeby dotyczyło to jego stylizacji. No ale jak to? No ja uważam, że to były stylizacje, no jak na przykład glamurowe suknie Elizabeth Taylor. Kto to jest Elizabeth Taylor? Ej, gdzie mam telefon? Możesz to wygooglować. Elizabeth Taylor. Producentka filmowa, aha. Jakaś krawaczka. Taka Marilyn Monroe, tylko taka bardziej z kaszub. No dobra, okej. Elizabeth Taylor? No ta z filmu Kleopatra. Tak, wiem. Zosiu, pomóż koleżance wrócić do ławki, żeby się nie wywróciła. Nie, dziękuję, sama dam radę. Twoja klasa, gdy ta jedna osoba w końcu dostanie dwójkę. Ta dziewczyna mnie zdumiewa. Kiedyś to była miła i ładna nastolatka, a teraz nawet nie wiem, jak to nazwać, to, co ma na głowie i na twarzy. To się nazywa pióropusz, proszę pana. A ten strój? Ostatnio moja siostrzenica miała takie coś na sobie, taką panterkę na przedstawieniu w przedszkolu, jak grała tygrysicę. Ale niemiło. Małkowska też jest tygrysicą, tylko taką bardziej AliExpress Edition. Iwona wzbudza w szkole coraz większe zainteresowanie. Wszyscy wiedzą, że tym razem poszła na całość. Zastanawiają się, jak na ten strój zareaguje nauczycielka chemii, z którą Iwona pokłóciła się wczoraj o ubiór. Przecież to się skończy karetką. Ją zabiorą normalnie z tej szkoły na sygnale i zawiozą do szpitala, który jest po prostu budynek obok. Maski, człowieku, muszę ją nagrać, bo to jest niemożliwe. Spopalenie szerzy się do mega stopnie. Małkowska, uśmiechnij się do kamery. Ojej, koleżanko, ale tego palca, to wiesz, gdzie se możesz. Ty se, koleżanko, wiesz, gdzie se możesz, nie? No. Mamy cię. Małkowska, chodź za nim, chodź. Jak ona wygląda. Dzieci. Iwona, co ty masz na sobie? 911, what's your emergency, please? Co to panią interesuje? Książkę pani pisze. No jak to, co ubranie? Nie, dziecko, to nie jest ubranie, to jest przebranie. Co to, proszę pani, nowe mundurki? Piękne, piękne. Według mnie to jest ubranie. Poza tym moja mama pozwoliła mi się tak ubrać. Dziecko, ale ja ci nie pozwalam. Proszę ze mną do pani dyrektor. Co ty masz, dziecko, na sobie? Nigdzie z panią nie idę, to jest moja sprawa, jak się ubieram. Ale to się jeszcze okaże. No i pierdykła, jak kiedyś pani Madzia Gester wchodząc do restauracji. To jest ten sam poziom ikoniczności. Uważaj! Nic sobie nie zrobiłaś? Popchnęła mnie pani! Popchnęła mnie pani, wszyscy widzieli! Ale ona cię nawet nie dotknęła, dziewczyno! Ona cię popchnęła, to już byś miała kurasy połamane. Już byś nie wstała. Aż tak mnie pani nienawidzi? Teraz boli mnie noga. Tak mnie pani nienawidzi, że musiała mnie pani popchnąć. No, co ty opowiadasz? Co za bzdury? Tak? Przecież teraz to ja idę do pani dyrektor. Iwona, przecież teraz ja... Teraz to ja idę do pani dyrektor, powiem jej wszystko, żeby pani popchnęła. Uspokój się, dziecko, ja cię nawet nie dotknęłam. A może popchnęła ją, wiecie, tak telekinetycznie, że telekineza pomyślała sobie o niej i pomyślała w głowie, spadnij ze schodów. I ona się potknęła. Naprawdę, takie rzeczy, iż naprawdę są rzeczy na świecie, które się fizjologom nie śniły. Panią z pracy! Zobaczcie, pani rodzice panią podadzą do sądu! To przecież to są jakieś bzdury, ja cię nawet nie dotknęła! Tak mnie pani nienawidzi, że mnie pani musiała zepchnąć ze schodów! Uczennica kłamie. Specjalnie oskarża nauczycielkę, bo wstydzi się, że potknęła się przez swoje niebotycznie wysokie buty. Piara miła do pokoju wszystkiego jak do siebie. Drzwi otwiera, wchodzisz, a zaraz im dzienniki porozwala, jak Lady Gaga w jakimś, nie wiem, teledysku. Już się skończyły piosenki Lady Gagi. Shallow! Chce w ten sposób zemścić się na Alicji Stańko za to, że nie akceptuje jej odważnego stylu. No uwzięła się na mnie, bo nie podoba jej się to, jak wyglądam. No i od wczoraj mówi mi, jak mam wyglądać, jak mam się ubierać.
Przecież to jest nieprawda. Nawet cię nie dotknęłam. Jak nie kłam. Jak dzisiaj powiedziałam, że idę się do pani poskarżyć, to mnie szarpnęła i popchnęła mnie na schodach. A w ramach zadośćuczynienia powinna mnie pani przeprosić na kolanach, jednocześnie śpiewając i wstaje ci piątkę na koniec roku. Teraz boli mnie noga. Przecież to jest kłamstwo. Nie skręciłam albo złamałam. Przecież to jest kłamstwo. Kłamstwo, na pewno. Pani Stańko kłamie, ona mnie popchnęła. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Ja zadzwonię po twoich rodziców, a ty z tą nogą powinnaś pójść do pani higienistki, prawda? A ta daje jej krople żołądkowe i normalnie będzie nek nowonarodzona. Ona będzie po prostu zresetowana do ustawień fabrycznych. No dasz tak, radę? No, boli mnie bardzo. Tak? Ale dasz radę sama pójść, tak? No to proszę, a ja zadzwonię po twoich rodziców. Marysiu, to jest jakieś nieporozumienie. Ja cię tylko spoknęłam, rozumiesz? Chodź, proszę. Mówiłem, że skończy się zawałem. Ja mówiłem, że to się skończy zawałem. Ja wiecie, ja nie chcę krytykować, ale ja mówiłem, że to się skończy zawałem i to się kończy zawałem. Przecież to się skończy karetką. Ja tu jestem prawdziwym jasnowidzem. Ja to jednak jestem genialna. I do tego jaka skromna. Nie, no, po prostu złota dziewczyna. Stańko do końca życia nie wytłumaczy się z tego, że mnie popchnęła. Bo w końcu kto powie, że było inaczej? Moi rodzice ją za to po prostu zabiją, a ja będę z nią miała święty spokój. Zabiłaś to się przed chwilką, prawie na schodach, ale kim ja jestem, żeby oceniać? Wiecie, no kim ja jestem, żeby wchodzić z butami do czyjegoś życia? Jak ja nawet nie mam na sobie butów, więc no wiecie o co chodzi. O, dzień dobry pani. To skandal, co się dzieje w tej szkole. Ale... Nie, to jest po prostu skandal. To jest po prostu masakra. Kto to w ogóle? To jest po prostu, to jest nie do pomyślenia. Byłam przed chwilą po prostu w kiblu, a tam nie było papieru. Bardzo proszę panią, spokojniej. W szkole zjawiają się rodzice Iwony Małkowskiej. Uczennica oskarżyła Alicję Stańko, że popchnęła ją na schodach, bo nie podoba jej się ubranie nastolatki. No na to wygląda. Ja wcale nie kłamię. Mamo, oni mnie w tej szkole prześladują. Normalnie panuje w tej szkole Lady Gagofobia. I pani Stańko jest naczelną Lady Gagofobką. A pani Stańko się na mnie uwzięła, bo nie lubi jak wygląda. Słucham? Iwona, przecież wiesz, że ci nic nie zrobiłam. Wiesz, że nawet cię nie dotknęłam. Dlaczego mówisz do nas takim tonem? Bo mnie pani zrzuciła ze schodów. Siłą umysłu. Nic? Ta skręcona noga to jest nic? Kamil, powiedz coś. Proszę pani, mnie też wcale się nie podoba, jak Iwona się ubiera i jak wygląda. Czyli ojciec też jest Lady Gagofobem. No i jak żyć? Jak żyć w takiej rodzinie? Naprawdę. No, miło mi to słyszeć, że jest pan rozsądnym ojcem. Dobra, to. Ale nie stawiam jej z tego powodu do kąta. Nie krzyczę na nią, a już tym bardziej nie podnoszę na nią ręki. Zapewniam pana, że ja też nie podnoszę. Proszę mi nie przerywać. A pana proszę o grzeczniejszy ton, dobrze? Drama. Zaczyna się drama. Drama. Ja wierzę mojej córce. I dlatego oświadczam, że nie ujdzie to pani płazem. I szkole też. Podam szkołę i panią do sądu. Proszę pana, to jest tylko słowo pańskiej córki przeciwko słowu szanowanej nauczycielki. Szanowanej nauczycielki. Przepraszam. Ale tak ją wszyscy po prostu szanują, że na lekcji zamiast jej słuchać i zwracać na nią uwagę, to wolą robić zdjęcia outfitom swojej koleżanki. Czasem nawet jej stóp. Więc no... Z czym do ludzi. Już niedługo nie będziesz, szanowny. Proszę się liczyć ze słowami. My zrobimy wszystko, żeby ta pani żadnego dziecka nigdy więcej nie skrzywdziła. Żeby z pracy wyleciała. My się o to postaramy. Proszę pani, to czy pani Stańko zostanie w tej szkole, czy nie, to na szczęście zależy od pana dyrektora i ode mnie, a nie od państwa. A tak wiecie co, już na serio wam powiem, że wcale nie jest tak łatwo wyrzucić nauczyciela ze szkoły. Naprawdę, to nie jest tak, że wyjdziecie z jedną skargą, albo wasi rodzice już następnego dnia waszej najgorszej nauczycielki nie ma w szkole. To wcale nie tak łatwo jest. Nie, że kiedyś próbowałem czy coś, tylko tak mówię. Bardzo proszę, wejdźmy do środka. Proszę. Dyrektor Maria Borkowska jest zaniepokojona reakcją rodziców Iwony. Niestety nie ma żadnych dowodów na to, że nastolatka kłamie. Tymczasem jedna z uczennic usłyszała przypadkiem, że Alicja Stańko pobiła Iwonę i zostanie zwolniona z pracy. Dokładnie nie wiem. To jest jakaś bzdura, przecież ja wiedziałem, że Stańko nic jej nie zrobiła. Może nie wiem, idź i to powiedz. Bo za chwilkę możliwe, że kobieta straci pracę przez niewinność, przez to, że jakaś głupia gówniara wymyśliła sobie, że jest Lady Gagą. No dokładnie. Sama się wywaliła. No nie wiem, jest afera i podobno Stańko leci do ostrzału. Ty, chodź. Co ona gada? Ty, to jest jakaś masakra. Masz ten filmik? No mam, ale trzeba go komuś pokazać, stary, bo... No dobra, tylko komu? Stańko? Stańko! Nie no... Nie Stańko? Nie wiem, czekaj. A kto jest ich wychowawcą, stary?
te chłopy razem chyba mają jakieś ujemne IQ. No do dyrektora, do dyrektora! No gdzie indziej jak nie do dyrektora? Wracajcie na lekcję. Ty patrz, Lesicki, chodź! Lesicki... Panie profesorze, panie profesorze! Nie teraz, dobrze, bo... To jest bardzo ważne. Co jest ważne? To jest ważne, bo my mamy nagranie, w którym widać, że pani Stańko nic nie zrobiła tej dziewczynie. Niech pan sam zobaczy. Ej, a co by było teraz, gdyby nagle, tak jak wiecie, takim zbiegiem okoliczności, zupełnym przypadkiem zobaczył inny filmik z ich galerii, na przykład, gdzie nagrywali tej Małkowskiej stopy? No, z tego by się nie wytłumaczyli. Tak? Pokaż. Nagranie, które podczas przerwy zrobili uczniowie z liceum, wyjaśnia całą sytuację. O nie, no i teraz wyjdzie prawda na jaw. No i teraz wyjdzie prawda na jaw po prostu i się skończy bycie Lady Gagą. Dokładnie na nim widać, że nauczycielka z całą pewnością nie popchnęła Iwony. Faktycznie, no. Wreszcie do czegoś przyda się to wasza radosna twórczość. To jest twój telefon, tak? Tak. Ja pożyczę go na chwilę, dobra? Dobrze. Dzień dobry, można? Nie można, nie widzi pan, że jest zajęte? Może ktoś tutaj teraz robi... No kupy nie, bo to jest pokój nauczycielski. Ale może coś innego? No dobrze, że pan przyszedł, powinien być pani tu cały czas. Pani dyrektor, bo tak, co się stało? Mam nagranie, które chyba rozwiąże sprawę oskarżeń. Nagranie? Od kogo? Jakie nagranie? Od życzliwego ucznia. Wiecie co, przecież te dwa typki już teraz, oni nie będą mieli życia w szkole. Przecież Małkowska ich dojedzie. Ona ich po prostu dojedzie, jak Lady Gaga. Czy Lady Gaga na czymś jeździła? Tak, jeździła samochodem z Beyoncé w tej dysku telefonu. Także, tak? No proszę, zobaczcie sami. Alicja też zobacz. My też chcemy zobaczyć. Proszę. Wyraźnie widać, że pani Alicja nawet nie dotknęła Iwony. To, że na tym nagraniu nic nie widać, to wcale nie znaczy, że tak nie było. Ale zapewniam panią, że na nagraniu jest dokładnie tak, jak było. Nie dotknęłam państwa córki. No nie wiem. Zresztą kto to nagrał? I po co? Może to jest tak specjalnie zmontowane? Że... To jest AI. To po prostu stworzył ChatGPT. To jest wszystko wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie będzie śmieszne, dobrze? Kamil? Słyszałeś, jak się tu do mnie mówi? Zrób coś! Jolu, przestań. Teraz to już głupoty opowiadasz. Przepraszam, naprawdę pan wierzy, że kolega mógł zmontować ten film po to, żeby mnie ochronić? Mógłby pan w to uwierzyć, naprawdę? Szczerze? Ale tak szczerze, tak wiecie. Szczerze, tak wiecie. Tak szczerze. Ten typek uczy informatyki. Więc myślę, że tak. No oczywiście, że tak. No powiedz im. Przecież na tym filmie wszystko widać. No, ale kochanie, no, co ty mówisz? Ja bardzo panie przepraszam. I za żonę, i za córkę. Córce proszę obniżyć ocenę z zachowania. No to na pewno. Albo ukarać ją w jakiś inny sposób. A ja już osobiście dopilnuję, żeby od jutra do szkoły przychodziła normalnie ubrana. No miło mi to słyszeć. Dobra, ja wracam na lekcję. Andrzej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bierz buty i do domu. Nie. Już, bierz buty i do domu. Dobra, tato, chodź dziecko. Idziemy. Obniżyć? Ja bym jej dał za to tydzień jakichś prac społecznych na rzecz szkoły. Na przykład z panią Woźną niech poczyści kible, jak w Surowych Rodzicach. I wtedy się nauczy gówniara życia. Cześć, Kinga. Iwona Małkowska miała szczęście, że otrzymała tylko nagane z zachowania. Ojciec, tak jak obiecał, codziennie sprawdza, czy córka wychodzi do szkoły odpowiednio ubrana. Biedna, znaczy bogata, wygląda na bogatą, ale biedna pod tym względem, że teraz wróci do domu, stary daje jej taki opiep, że się skończy bycie Lady Gagą. Skończy się bycie Lady Gagą i zacznie się po prostu bycie, no nie wiem, jakąś taką polską gwiazdą, Marylą Rodowicz. Ale to już było. Stary, pilnuje mnie co chwilę w ogóle, jak wychodzę z domu, patrzę, w co się ubieram, mówię ci w ogóle przesrane. I papa, pożegnaliśmy Lady Gagę, teraz mamy po prostu zwykłą, smutną panią z sekretariatu. Ale, patrz co mam, jakie zajebiste, chodź zalety. Czyli wraca jednak taki jakiś cekin, może Britney Spears teraz będzie jej idolką. No nie wiem, już tego się nie dowiemy, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie łapce w górze, subiku, dzwonku, bycie mojego hejka.pl. Do następnych odcinków, kochani. Trzymajcie się, jak Małkowska stylu Lady Gagi. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą.